Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Jakkolwiek chcesz być powitany, tak bardzo Cię witam. Czy to jest rano, czy to jest noc, czy to jest wieczór, czy poranek, czy jakiś środek dnia, jakakolwiek pora dnia, to Cię bardzo serdecznie witam. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa. Jestem w drodze właśnie tutaj, mój towarzysz, czyli plecak, wracam z Krakowa do Szczecina po spotkaniu duszpasterzy młodzieży. No i dzisiaj kolejny dzień zmartwychwstania, więc kolejny dzień wielkanocnych Marków. Kolejny dzień cieszenia się, radowania z tego wszystkiego, że Chrystus zmartwychwstał, że pokonał śmierć, że pokonał grzech, że pokonał szatana. I już śmierci nie ma, a jest życie wieczne. Chcemy w tych dniach szczególnie czytać Słowo Boże, jak zawsze zresztą, ale teraz tak bardzo, bardzo szczególnie. I chcemy się odnajdywać w tym Słowie i próbować według tego Słowa przeżywać tą oktawę. Dzisiaj piękna Ewangelia, kiedy Jezus przychodzi nad Jezioro Tyberiackie, spotyka uczniów. Dlaczego ich tam spotyka? Ponieważ Szymon powiedział, idę łowić ryby. A co powiedzieli współuczniowie? No to my idziemy też z tobą. Wrócili do swojego poprzedniego życia, do tego stanu rzeczy, które wykonywali przed powołaniem. Ci powiedzieli, nie, my nie chcemy tej przygody. Popatrzcie, apostołowie są strasznie zawiedzeni Jezusem. Strasznie rozgoryczeni. Nie? My się tego boimy czasem, mamy jakieś takie obawy, lęki wobec tego wszystkiego. Apostołowie to mieli. I znowu po raz kolejny jakby to odkrywamy, że Jezus ich nie gani, nie krytykuje, nie wytyka ich palcami, nie mówi, że durni jesteście, że do kitu to wszystko, co robicie. Ale co robi wobec tej sytuacji, wobec tego wydarzenia? Kiedy oni powiedzieli, mamy tego dosyć, to Jezus pojawia się w ich życiu jeszcze raz, tak samo jak wtedy. I co tam się dzieje? On mówi, dajcie coś zjeść. Dajcie jakąś rybkę, dajcie jakąś coś tam, żeby coś wszamać. Pan Jezus przychodzi do mojej codzienności i w najprostszych gestach, w najbardziej zwyczajnych, prozaicznych, chce mi pokazać, jak bardzo jestem dla Niego ważny. Że Pan Jezus nie czeka nawet na moje nawrócenie. My tak w kościele mówimy, musisz się nawrócić, nie? Żeby Pan Bóg Cię pokochał. Pan Bóg na to nie czeka. Nie czeka, aż zacznę o Nim myśleć. Tylko skoro ja od Niego uciekam, to On wyjdzie w moim kierunku i będzie mówił, masz coś do zjedzenia? Siądźmy. Po prostu pogadajmy. Zwyczajnie. Nawet nie w wielkich rzeczach, wielkich teologiach, wielkich dogmatach. Tylko po prostu zasiądźmy do stołu i pobądźmy razem. Pan Bogu o to chodzi. My czasem chcemy tak, dlatego tak się zniechęcamy. Jakichś wielkich cudów, wielkich wydarzeń, jakiegoś takiego katolickiego wow. Nie? Bożego wow. I sami też myślimy, że może Pan Bóg nas nie wiadomo czego wymaga. Pan Bóg po prostu chce zwykłej, prozaicznej, najprostszej i serdecznej, autentycznej obecności, bliskości, bycia. Jezus przychodzi do Ciebie i mówi, masz jakąś tam bułkę, co tam masz w lodówce? Usiądźmy, zróbmy jakąś kanapę, zjemy coś, wypijemy dobrą herbatę, poglądamy jakiś dobry meczyk, po prostu pobądźmy. Zrób tak dzisiaj, jeszcze przed zaśnięciem, czy jeżeli oglądasz w ciągu dnia, to zrób tak to w ciągu dnia lub w najbliższych dniach. Zobacz takiego właśnie Pana Boga, który tak chce działać, tak chce być, że po prostu chce być w Twoim życiu. Rób sobie kanapkę i mój Panie Boże, no to jemy razem, nie? Pójdź na rower, pójdź na spacer, idź razem z Nim, nie? Jechać z Panem Bogiem, iść z Panem Bogiem, jeść z Panem Bogiem. Po prostu. I tu zaczyna się wiara, tu zaczyna się przygoda, zaczyna się coś pięknego, co nazywa się relacją. Że nie czekam na jakieś święte wydarzenia, święte czasy, święte miejsca, tylko każde miejsce, każdy moment. Ja to kiedyś to już mówiłem, ale ta Wielkanoc pozwala mi to odkrywać. To wszystko jest święte, ponieważ tam jest Pan Bóg. Jeżeli Go zaproszę, Jezu, robimy to razem, podróżujemy razem, pójdziemy do pociągu razem, wszamamy coś w maku razem, napijemy się dobrej kawy razem z Jezusem. Pogadać tak, nawet jak sam jesteś, czy sama w domu, nie masz z kim pogadać, to pogadaj z Jezusem. Nie, to nie jest oznaka choroby psychicznej, tylko to jest oznaka, że rzeczywiście Jezus jest dla Ciebie kimś bliskim i kimś ważnym. Na to oktawowanie, bym tak chciał nazwać, czyli świętowanie w tej oktawie, i nam On właśnie błogosławi, ten bliski Pan Bóg,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się i do jutra.